Kosmonaut Władysławowo, kosmonaut Władysławowo, kajak wędkarski Morska TV prosi. No zobacz, ma kulkę. Kombinują za dużo, nie ma co kombinować. To jest w pełni nielegalne kusownictwo, bym powiedział. Witlinek. Makrela jest bardzo tłustą rybą. Ohoho. Dzisiaj lepsze warunki. Myślałem, że będzie gorzej, ale wygląda ok. Tu mamy falę na całości, a tu widać, że jest dołek. I jaki pomysł, Stanisław, dzisiaj? Daleko też? Daleko posyłasz wszystko? Cały czas będę próbował, tak jak wczoraj, od lewej do prawej, bliżej, dalej. Może coś się trafi. Bo wczoraj to chyba nie za bardzo, co się udało? Nie za bardzo, bo ryby nie było u mnie. Aha. Były w innych sektorach, ale u mnie nie było. Powiedz tak, co to za kijek jest? To jest kijek, to jest Yuki 5 A5. No właśnie. No. Ja mam A6, a piątka to jest bardziej delikatny. No ja wiem, on jest podobny tak jak te szóstki. Znaczy to są subtelne różnice na szczytówce, nie? Masz rybę! No. Pierwsza? Tak. Ale zaczęło ściągać cały teraz, już idzie w prawo. O! Było widać branie? Tak, tam skubało tak delikatnie, ale patrzysz, że zestaw poszedł o 20 metrów w prawo, nie? Mhm. I na co? Na co to było? To było na belonkę. O. No. Także się udało. No pierwsza twoja ryba na tych zawodach. Tak jest. Więc to jest taki standardowy zestaw flądrowy, którego używałem wczorajszym dniu zawodów. Składa się on z takiej głównej linki, która jest tutaj zakończona krętlikiem i to idzie do głównej żyłki. Natomiast później mamy troki boczne. Akurat w tym przypadku jest taka drobna śrucinka fluorescencyjna. I to uważam. Tak ci lata, czy tam zbliżasz to do haczyka tutaj to? Wiesz co, różnie. Czasami jest tak, że tu mamy taką gumkę i ona jest bardzo blisko, tak? Aha. Ale jeśli, to jest moja teoria, jeśli jest duże falowanie, ja to troszeczkę przesuwam, bo to nie jest pływający koralik, tylko to jest taki tonący, żeby to sobie gdzieś powiedzmy przy dnie leżało, natomiast tutaj mamy to, co jest założone, żeby sobie majdało, tak? Mhm. I ten zestaw, czekaj, bo tu się poplątało, ale to nic nie szkodzi. Ten zestaw jest dosyć długi, bo niektórzy używają bardzo krótkich zestawów na takie falowanie, natomiast ja mam zestaw, który jest prawie 2,10, on ma długości. Mówisz o tej żyłce głównej. O żyłce głównej, tak? O tym przyponie głównym, na którym wisi trok boczny. Tak. Tak? Aha. Przez to unikam splątania zestawu żyłki z drugą żyłką. To się nigdy nie poplącze, nie? Dobra, czyli tak, rozumiem, że troki po prostu ci się nie poplączą, to jest spoko, ale to robi ci ten helikopter jak leci, bo ty tutaj nie spinasz tego jakoś, nie? Nie spinam, akurat warunki tutaj nie są tak wymagające, żeby dokonywać ekstremalnie dalekich rzutów, więc to spokojnie przy rzucie to się składa, no, nie robi jakiegoś tam wielkiego helikoptera, nie? Jest jeden z takich zestawów, które używam, nie? Według ciebie na flądry warto dawać te koraliki? Tak. Warto? Warto. Na puste haki zdarza ci się łowić? Zdarza mi się. Ja wczoraj wykorzystałem 10 różnych systemów, bo nie miałem swój rejon dokładnie omiotłem zestawami. Nie było tam absolutnie żadnej ryby. Więc wykorzystałem cały elementarz, który mam tutaj przygotowany specjalnie na te zawody. I oczywiście oprócz tych wielkich takich bomb, bo to są belonowe zestawy, ale wykorzystałem je wszystkie. W tym też były takie, które są puste, bez koralików. Mhm. No i dobra, i z praktyki, poza zawodami już mówimy,
jak łowisz po prostu tak dla siebie, to jednak te wszystkie udziwnienia przy haczyku dają coś. Tak. Dają. Flądra jest taka ciekawska. To jest ryba, która ona atakuje do góry. Mhm. Nie atakuje z płaszczyzny swojej piachu, tak jak leży, tylko ona atakuje w górę. Więc wszystko to, co się błyszczy, to co wabi, jest mile widziane na takim troku bocznym. Ale to, co mówisz, to by trzeba było podnosić naszą przynętę wyżej, takie używać pływających. Dlatego zobacz, że tu mamy dowiązaną, tu jest koniec akurat. Tak. Czyli tu mamy ciężarek, tak? Mhm. Zobacz, że ten trok, jeśli to będzie gdzieś mniej więcej ten kąt, który jest na żyłce po zarzucie, to ta część będzie się tutaj bujała. Ona nie będzie leżała, tak? No tak, tak. On jest dosyć krótki, nie? Mhm. Można oczywiście przewiązać, można zastosować dłuższy trok, ale to przy takim falowaniu, jak jest dzisiaj, nie będzie to dobrze, dlatego że to się będzie plątało, nie? Natomiast jak to sobie skacze gdzieś tam pod wodą, to się nie splącze nigdzie. No dobra, ale te kulki nie są jakoś wypornościowe, to raczej... Akurat te nie, tak? Aha. Akurat te nie. Ale stosujesz wypornościowe? Stosuję kulki wypornościowe, wszelakiego rodzaju kolorów, maści, fluorescencyjne i do wyboru, do koloru, no. Co, wiesz, no, dzisiaj to jest loteryjka, tak? To nie można powiedzieć, że ryby biorą na różową kulkę albo na białą kulkę, tak? Czasami jest tak, że wiesz, zaczniesz łowić na krewetkę, a będzie brało na tubisa, tak? A stanowisko obok będzie łowne na tubisa, no. To jest nieprzewidywalne. Co ty gadasz? Co ty tutaj masz? To jest w pełni nielegalne kłusownictwo, bym powiedział. Witlinek. I to zobacz, jak złapany, patrz. Co on taki żerłoczny? Nie trafił? Nie zrobimy z niej płaskiej. Nie, ale słuchaj, jak branie było widoczne? Było widoczne, bardzo agresywne branie. No było widać, nawet nie trafił, nie? Tak, bo on się zahaczył tu od góry, nie? Aha. No cóż, to idzie do wody. Tak jest. Słuchaj, powiedz coś o tej makreli. Jak to się łowi na makrele? Tak jak na filecika. Kroimy sobie filecika. Na czym się, słuchaj, charakteryzuje taka przynęta z makreli? Makrela jest bardzo tłustą rybą. No. I robi się, dłużej zostaje ten film tak zwany olejowy. Aha. Po prostu, jakby to powiedzieć, dłużej ta przynęta w wodzie jest atrakcyjna dla ryby, jak dla mnie. I tutaj tak widzę, robisz tak, żeby było jak najwięcej skóry. Tak, tak, bo olejek masz między skórą, a tłuszczyk między skórą, a mięskiem jakby. Mhm. I to najbardziej wabi rybę. Wczoraj był śledzik i na tubisa. Na makrele wczoraj nie chciało brać. Aha. Ryba jest wybredna, w zależności od pory dnia i nocy różnie bierze. A jak z kulkami, jeżeli chodzi o flądry? Udziwnienia jakieś kolorowe też stosujesz? Odpowiem tak, wczoraj brało na kulki tak zwane fluo. A jedno branie miałem, a drugie było na puste haki, czyli sam hak z przynętą. Także różnorodność jest tak przeokrutna, że wielka i szeroka, że to nie, za bardzo nie ma wpływu. No czym więcej, wiesz, siedzę i rozmawiam też z ludźmi, ale też sam łowię, to dochodzę do takiego wniosku, że jeżeli ryba jest w łowisku, to ona weźmie też. Oczywiście, jak jej nie ma, no to trzeba podać, jak to mówią, na złotej tacy fantastyczne frykasy, może wtedy weźmie. No żeby podpłynęła, nie? Bo ona może być gdzieś dalej po prostu i widzisz, że coś się błyszczy i wtedy podpłynie te ileś tam metrów, co nam brakuje akurat, nie? Zgadza się. Jedni stosują cekiny, drudzy stosują na przykład czerwone kulki, tylko co niektórzy jeszcze stosują tylko srebrne kulki, także to... Każdy wędkarz ma tam jakieś swoje ulubione kolory, barwy,
I każdy gadżety, łowi. Gadżety, także... No i każdy coś łowi, nie? I każdy coś łowi, tak. Trochę mi się to pogniotło, ale lecę do Adriana Toporskiego, bo no, wiszę mu statuetkę, super patron. Zaraz o tym pogadam. Adrianie, cześć, proszę kawałek. Bardzo, statuetka. Super. Super patrona Morskiej TV, hurro! No i oczywiście, jakiś browarek też tam jest. Palimy się, tak? No, o właśnie, zobaczcie. Tak, super patron. Tak to wygląda w praktyce właśnie. No Adrian sobie na to zasłużył, no bo to jednak nie pierwszy rok, nie Adrianie? Trzeci rok, zobacz. Opowiadaj, super, dzięki co, bardzo. Co tu słychać na tej plaży u ciebie? No wczoraj powiem ci dwie ryby, no już najważniejsze, że nie na zero, nie? No a jakie wasz team połowił? Na czwartym miejscu. Na tym miejscu? Tak. To dzisiaj jest parcie, co? No trzeba, no fajnie by było, nie? Kurczę, no żeby nie wyzerować, nie? No. Najważniejsze. No zobaczymy, no wczoraj połowili właśnie w tym sektorze tutaj. Ten sektor najlepiej. No, tutaj, no. Chyba tylko trzech było na zero, nie? Czy nie było. Ale z boku chyba ma rybę, nie? Opowiadaj o tych zestawach coś, bo... No powiem ci, nie wiem, trzeba próbować, tak? Jeden zestaw mam akurat na samą krewetkę. Tutaj mam jakąś szprotki, ogonek z tubisem. No wiem, na szybko jakby coś... jakaś rybka była, no to wiadomo, nie? Dobra, ale zobacz, masz tą kulkę oddalone... Ale nie, ona jest na luzie akurat. Aha. Ona jest na luzie, tylko tak się zatrzymała. Ja ją na luzie stosuję, nie? No i dobra, ale to na luzie to sobie tak dynda i majda się? Myślisz, a ja nie wiem, to... szczerze mówiąc, wiesz jak to się zachowuje w wodzie, tak? No. Ale myślę, że robi to podniesie, nie? Wczoraj co prawda miałem dwie ryby i na puste haki, nie? Bez żadnych kulek, nie? Aha. A to nie, dużo nie, właśnie nie. Ludzi mówi, że na puste haki, a ja... Na puste, no mam tylko jeden zestaw co prawda zrobiony, nie? Z kulkami. Reszta w wodzie, które są, też są na pusto, nie? Zobaczymy, nie? No i co, no przede wszystkim co tu masz? Krewetka. Nie no jeszcze tego nie pokrywa. Krewetka, tubis, jakiś mówię, no masz szplotkę. A łowiłeś na makrele? Nie, tutaj nie, nawet z Norwegii sobie przywoziłem, nie? Świeżą makrele i ale efektów żadnych, nie? W Norwegii się sprawdza, co prawda, nie? Aha. Bez żadnego ale, nie? Ale tutaj to nawet brania nie miałem, szczerze mówiąc, nie? Mamy Marcina, pierwsza ryba 5 minut po rozpoczęciu. Tak, dokładnie. Na co to wzięło? Na śledzia. Tylko na śledzia. Dobra, ale masz pusty hak, czy masz jakieś udziwnienia jeszcze stosujesz? Nie, no parę koralików, tak doświadczalnie. Ja nie jestem jakimś... dopiero zaczynam, o może tak. Aha. No i na razie masz w tym sektorze pierwszy rybę. Ale jeszcze tyle czasu do końca. Ale zawsze pierwsza ryba, słuchaj, a inni nie mają. Ale będą mieli. Ile wczoraj miałeś ryb? Wczoraj 6. Wygrałeś wczorajszą turę. Wczoraj sektor, no i prowadzę na razie. Prowadzisz, no i już masz 3. No już mam 3, no, ja się tylko cieszyłem, żeby nie być zerowym, nie? Nie no, ale słuchajcie, dopiero co tutaj idziemy, jeszcze jest jasno. Tak. Jedna rybka padła, tak jak żeśmy tutaj do ciebie szli. Tak. A ty masz 3. No niestety, tak. Słuchaj, to jednak słuchajcie, co mistrz, to mistrz, nie? To też zależy dużo od tego, jak stanowisko się wylosuje. Ale stanowisko właśnie losujesz przypadkowo, zobacz, i wczoraj no poradziłeś sobie i dzisiaj. Tak. No coś w tym jest. To nie. Zobacz, tak... jaka przynęta, tylko śledź. Tylko nasz polski zwykły śledź mówisz. No. A już widziałem tutaj różne przynęty. No, widzisz, a ja tylko śledzia kurde zakładam i koniec kurde, tam nie ma kurde. No dobra. Malutkie haczyki, zobacz, nie i... Aha, a jakieś udziwnienia przy tych haczykach stosujesz? Tylko takie mam, jeden koralik tutaj. Takie jeden koralik? No i tutaj taki, to jest wszystko. No ascetyczny, nie robię totalnie. Żadnych, wszystko sam wiążę kurde i... O, i to jest w cioku. I masz, dobra, ale masz zobacz, ma kulkę. Czyli, mam kulkę 150 gramową, nie? Czyli to ci tutaj szuka tej ryby. Ja inaczej tego nie robię, tylko na kulkę. Dobra, okej, to powoli nam się tutaj klaruje sytuacja. Czyli ten twój zarzucasz jak najdalej, rozumiem. Jak bardzo daleko rzucam. Dobra, i potem to ma sobie samemu szukać. No i ona mi spływa, wylozuje mi żyłkę, nie? O, tutaj ma trochę wylozowane, nie? Wtedy ja podciągam mnie i sprawdzam, ale tak co 10-15 minut, nie? No. Żeby nie, bo przy tym sztormie to samo już kułowi, kurde, praktycznie, nie?
No dobra, ale stosujesz taką zasadę, że jak flądra weźmie, to już się nie odhaczy po nie, prostu? Nie, się nie odhaczy. Wczoraj ja miałam dorsza, to mi kurde przy tym spadnie, ale no. I tak się nie liczył, nie? No nie, nie, nie. No, akurat no. Sędziowie byli, no wypiął mi się kurde przed na samym tym, nie? Ja. Yeah. A był ładny, no ale i tak go nie można było wziąć pod ochroną, no i tak dalej, nie? No i do tego wszystkiego jeszcze nie premiowany, bo dzisiaj tylko flądry, nie? Tylko flądry, tak. Powieszony jeden, drugi, o, i wszędzie śledzik wisi ładnie i... Kurde, normalnie... I niech się suszy. Czyli najprostsze, dobra, okej, okay, o, następne słowo klucz, niech się suszy. Taka tak. Przesuszona przynęta na wietrze jest lepsza, ona nie spada aż tak z haka. Ona ale... nie spada z haka, właśnie o to chodzi. A tym bardziej, że dzisiaj był w Pucku świeży śledź, nie? Aha. Wczoraj ja miałem taki starszy, ale był, ale ja wtedy tą folią taką rozpuszczalną to zawijam, nie? Mhm. Lub tą nitką gumową, nie? I wtedy on ładnie leży. No dobra, a takie... Bo jest taka zasada, ja to zawsze przynajmniej stosuję, od masę lat, nie? Jeżeli ryba na jakąś przynętę wzięła, a potem przez jakiś czas nie bierze, nie wolno tej przynęty zmieniać. A jedni ją zmieniają i potem ryby nie mają. Kombinują za dużo, nie ma co kombinować. Bo jak raz ona to wzięła, to ona musi później na to samo wziąć, nie? Aha. I ja nie kombinuję. No i masz wyniki. No i na razie się tylko cieszę. No ja myślę, że to będzie mistrz Polski, no, kurczę, na ten rok. Żeby chociaż na pudle być, no, to by było teraz. No to ja bym był bardzo wdzięczny. Czyli niwelujesz ten luz, podnosząc wędkę, tak, i potem podciągasz. Tego i... Ale nie co chwilę, bo wtedy to jest podciąganie. Tak nie można robić, nie? Uh-huh. Bo wtedy to nie taki jest... Taki spinning fair... trochę. Tak, tak, to nie jest fair play, nie? Trzeba tam iść co 15, co tam 20 minut sprawdzić i to jest wszystko. Tak jak ja to robiłem, krótkie sprawdzenie i koniec. Uh-huh. A nie tam bez przerwy. No dobra, ale takie pytanie, skoro używasz kulkę, to może ci się zdarzyły takie przypadki, że ta kulka wpadła ci w pale, bo przy palach są akurat dziury. Akurat wczoraj dwa zestawy zerwałem. No właśnie. I bo to wczoraj też... był większy wiatr, nie? Tak. Dlatego ja się staram tylko na środek rzucać, a to samo schodzi, nie? A dzisiaj to schodzi akurat na prawo, nie? Aha. No, ale na razie nic nie zerwało, nie? Się cieszę. No dobra, ale to, ty, że tak powiem, twoja wina, bo nie przyuważyłeś, że to aż tak daleko poleciało, też, nie? Też prawda, bo dlatego muszę teraz założyć świetliki, żeby widać branie i tak dalej, gdzie ta żyłka idzie, w którym kierunku, tak dalej, wtedy będzie widoczne, nie? Stosujesz też dzwonki, czy nie? Nie, dzwonki to 20 lat temu, teraz nie. Teraz świetliki zakładam, tam są takie specjalne zapinacze, wciskam i koniec, nie? Uh-huh. Ale też mam te zwykłe takie po 2,50, dwie sztuki, to jest wszystko. Uh-huh. Tam tych drogich nie zakładam, to jest bez sensu. One mi nic nie pomagają. No tak, to widać po tych rybach, co tam są z tyłu. No, no właśnie. Latarka UV do podświetlenia szczytówek przydaje się? Oczywiście, że tak. Zwłaszcza jak jeszcze pomaluje się farbą tą UV, nie? Aha. No. A to jest zwykła farbka do tych piktogramów do malowania na ścianach w domu. Mhm. Tubeczkę kupujesz, tam nie wiem ile to kosztuje w tej chwili. Malujesz końcówki i masz problem z bani. Jakie ciężarki masz? Słuchaj, ja mam w tej chwili te grzybki. 150 gram. A zaraz przejdę na piramidę. Zwykłe torpedy. I przy tych warunkach wystarczą. Wczoraj o, jakbyś przyszedł, to by była ryba. Dzisiaj to jest taki, wiesz, czekam na sędziów, to ją wypuszczę, bo chudzinka taka, że o, zobacz, tam jakaś plamka, tak, przeżarte. Bo to szkoda, żeby się męczyła, no ale no niestety. A najdłuższa ryba zawodu wczoraj tu miałeś? Nie. Ponad 40 cm chyba, 41 ktoś miał. Tak. No ja miałem takie wczoraj dwie równe, 35 chyba i 2 i 35,5. Także... I drugie miejsce w sektorze, więc nie było źle, nie? No i dobra, ale jakbyś miał powiedzieć te nasze warunki tutaj w Polsce, to flądra najczęściej na co ci bierze? Nie ma. Słuchaj, łowili wczoraj na śledzia, ja łowiłem na tubisa, miałem, tak? Tak. Więc jak ona będzie w łowisku i będzie miała chęć brać, myślę, że weźmie na wszystko. Aby tylko miała coś do żarcia, nie? Słuchajcie, jest więcej ryb niż wczoraj było na sektorze C. Kolega Longin, no ten to wymiata na maksa. No wie co robi, naprawdę wie co robi. I widać u niego wielkie doświadczenie. Ja pozwoliłem sobie z nim nagrać dodatkowy odcinek, bardzo ciekawy, ponieważ on jest jednym z osób, które założyły Mistrzostwa Polski?
zorganizowały Mistrzostwa Polski. To był rok 1986, jak się pierwsze Mistrzostwa Polski odbyły. Były to Mistrzostwa Polski PZW, natomiast no, mały łeb jak sklep, nie? W 1981-83 pierwszy raz łowił z brzegu kijem bambusowym na sznurki. Nie na żyłki właśnie. Żyłki oni brali od rybaków z Władysławowskiego portu, kupowali za flaszkę. Naprawdę cuda na kiju. Myślę, że bardzo ciekawy wywiad się nam też pojawi na kanale w przyszłości. Myślę, że za jakieś 2 tygodnie. Niedalekiej przyszłości. Także bądźcie z nami, łapka w górę oczywiście dla zasięgu, fajny komentarz. Widzimy się na debacie w niedzielę. No i dajcie znać, czy tego typu oczami zawodnika zawody wam się podobają. Trzymajcie się, cześć!